Witamy z Łódzkiej Atlas Areny, jest z nami Michał Materla. Witamy, Michał. Cześć, siemanko. Gratulacje, przede wszystkim zwycięstwa. Co powiesz o samej walce? Ciężka walka, zaskoczenie w pierwszej rundzie, fizycznością mata. Ale udało się przełamać w drugiej rundzie i wygrać dogrywkę, także jestem przeszczęśliwy. No właśnie, no pierwsza runda, za często chyba miałeś przeciwnika za plecami, tak z pozycji widza to wyglądało. Druga runda, twoja dominacja, dogrywka, całkowita twoja dominacja. Myślisz, że czego zabrakło Horwiczowi, albo co ty miałeś w tej ekstra rundzie, żeby ją wygrać w tak przekonujący sposób? Czułem, że od drugiej rundy już nie jest ta sama fizyka, jeżeli chodzi o Horwicza, co było w pierwszej, nie? No to było tylko na mój plus. Nie? On, po walce rozmawiałem z nim, że się super, super mocno przygotowywał naprawdę, ogólnie mega świr. Jeżeli chodzi, abstrahując od tematu, naprawdę ten, to taki pozytywny freak, tak. Ale mówi, że przygotowywał się mocno i naprawdę zaskoczyła mnie ta fizyczność, nie? Tak już w każdym wywiadzie to podkreślam. Że silny był fizycznie, nie? Mówi, że tak normalna jego waga oscyluje więcej 98 kg. Także 14, w środę jak ważył, w środę jak przyjechał, to ważył 94 kg jeszcze, nie? Powiedz nam, może skomentuj sytuację z Krzyszkiem Kułakiem, to, że on zwakował pas, teraz ty będziesz prawdopodobnie na następnej gali walczył już o ten pas. Podejrzewam, że nie masz pojęcia z kim na dzień dzisiejszy. Co powiesz na ten temat? Nie ma co komentować, no nie może walczyć, no to musiały być poczynione jakieś kroki w tym kierunku, nie? Jeżeli chodzi o mnie, no to szkoda, bo mogłaby być fajna walka, ale jak nie może, bo jest kontuzjowany, no to trudno, nie? Nie, generalnie nie zazdroszczę mu kontuzji, bo wiem, co to znaczy mieć kontuzję i nie móc walczyć, przeżywałem to wielokrotnie. No ale taka jest kolej rzeczy, nie? To jednak KSW cały czas żyje i no, zresztą kibice się chyba bardziej już domagali tego jakiejś tam decyzji o pasy, niżeli ja sam, nie? Bo ja już pogodziłem z tą sytuacją, że moja kolejna walka to będzie, każda walka to jest title shot, nie? Królem wagi średniej w Polsce jest Mamed Khalidow, bezsprzecznie. Czy widziałbyś siebie w pojedynku z nim i czy chciałbyś tego pojedynku? Że nie tylko w Polsce, tylko szerzej pojętym tutaj tym świecie, tak, ale no nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, czyli że nie podjąłbyś się tej walki w ogóle? No nie podejmę się tej walki w ogóle, nie ma takiej opcji. Michał, jakie sportowe plany na przyszłość? No w tym momencie chyba zdrowie ci dopisuje, nie masz żadnych poważniejszych kontuzji. I czy chciałbyś wystąpić na 18 i czy generalnie nie chciałbyś opuszczać jakiejkolwiek znumerowanej gal KSW? Ja, z tego co wiem, to chyba nie jestem brany pod uwagę na 18, ale jeszcze zobaczymy, co powiedzą panowie z KSW. My jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i cieszę się, że wróciłem na ten dobry tok taki sportowy i czekam na następne wyzwania. A czy jakieś, szykują ci się może jakieś walki poza granicami kraju? To wszystko jest na razie w fazie rozwoju, zobaczymy tam. To jest kwestia mojego trenera, mojego menadżera. Oni takimi sprawami się zajmują, a ja się skupiam na przygotowaniu jak najlepszej formy i wygrywaniu walk. Czy widziałeś jakieś inne walki z dzisiejszej gali tutaj na KSW? Widziałem walkę Rafała, widziałem walkę Maćka, widziałem walkę Janka i oczywiście Mameda. No to może po kolei powiedz coś o walce Rafała Moksa. No, przegrał ze Slampkiem, w moim odczuciu nieznacznie, ale jednak przegrał. No przegrał, tak jak już mówiłem wcześniej, no, pierwsza jego walka w Polsce, tak, przy takiej publiczności troszeczkę był spięty. Nie zrealizował tego planu taktycznego, którego miał zrealizować. Aslan wyszedł rozluźniony, bardzo dobra forma, zrealizował swój plan taktyczny, chyba taki miał. No. Bardzo fajna walka ogólnie jak dla mnie, ale no, jednak z przewagą dla Słambeka, ale nie skreślałbym Rafała, na pewno jeszcze wróci i pokaże ogień, bo naprawdę mocno się rozwija, tak samo w stójce jak i w parterze. Jeżeli chodzi o Irokeza, to wszyscy widzieli, troszeczkę może zabrakło tej koncentracji, głupi błąd i Kornik go świetnie wykorzystał, brawa dla niego. Wchodził jako underdog do walki, przełamał się psychicznie i wykorzystał to, nie? Krótko na temat walki Mameda. Walki Mameda, no to wiadomo, no to jest wiecznie to samo, nie? Naprawdę rewelacja. Fantastycznie się go ogląda, przechodzi płynnie z techniki do techniki. Super, że mamy takiego gościa tutaj i możemy, kurde, możemy patrzeć, jak on się rozwija na swoim podwórku, nie?
A czy widziałeś walkę Pudziana z Thompsonem? Nie oglądałem akurat, bo byłem na zapleczu, tam u siebie w szatni. A słyszałeś, co Thompson? Słyszałem o kontrowersjach, słyszałem, że tutaj Thompson nie wytrzymał psychicznie i tutaj coś się odgrażał. No dobrze, Michał, jeszcze raz gratulacje, wspaniałej walki i dziękuję za wywiad. Fajnie, dziękuję uprzejmie.